Angus Deaton, Szkot, ekonomista z Uniwersytetu Princeton, dostał Nagrodę Nobla za badanie bogactwa i biedy. Jest to temat, który nie był przez lata zbyt popularny wśród jurorów przyznających ekonomicznego Nobla. Dominowały raczej inne tematy. Bardziej interesował jurorów rynek, to jak wpływa interwencja państwowa na gospodarkę itd. Temat różnic dochodowych, nierówności pojawił się dopiero około kryzysu. Sztokholmscy jurorzy bardzo długo go nie doceniali. Mam wrażenie, że ta nagroda dla Angusa Deatona jest próbą takiego nadrobienia tego straconego czasu, tych kilku lat, bo akurat w badaniu kwestii nierówności, zwracania uwagi na to, że to jest bardzo poważny problem współczesnej gospodarki, również jedna z przyczyn kryzysu tego, w którym ciągle obecnie tkwimy, że ten temat był po prostu niedoceniany. Ta nagroda dla Deatona, ona jest za badania rozciągnięte w czasie. Pierwsze prace nagrodzone Deaton pisał już na początku lat 80. Ostatnia, na którą zwrócono uwagę podczas uzasadnienia, to jest rok 2010, więc 30 lat, więc to jest dosyć szerokie spektrum zagadnień. Deaton wychodził od kwestii konsumpcji, pokazywał, że konsumpcja bardzo się zmienia w zależności od tego, czy mamy do czynienia z kimś bogatym czy biednym. Potem jego badania poprowadziły go bardziej w kierunku badania różnic pomiędzy bogatymi i biednymi w krajach trzeciego świata. Więc w tym sensie Deaton jest trochę inny niż ci obecnie najpopularniejsi badacze nierówności, tacy jak Francuz Thomas Piketty czy Brytyjczyk Anthony Atkinson, bo oni badają nierówności wewnątrz bogatych zachodnich społeczeństw. Deaton daje ekonomistom, publicystom, ludziom, politykom zajmującym się redystrybucją dużo pożytecznych narzędzi do tego, żeby badać i próbować wpływać na redystrybucję dóbr, zmieniać rzeczywistość polityczną tego podziału.